9 lat mija od premiery pierwszej karty graficznej wspierającej wysokopoziomowe API DirectX 11, bibliotek Microsoftu, które zdominowały rynek growy w ostatnim dziesięcioleciu. Dzisiejszy powrót do przeszłości będzie szczególny, ponieważ przeniesie on nas do czasów procesorów Intel Core pierwszej generacji, układów Fermi czy kart graficznych ATI. Czas na porównanie Radeona HD 5870 z GTX-em 480. ATI Radeon HD 5870 zadebiutował na rynku 29 września 2009 roku jako następca niezwykle popularnej serii HD 4000, wyróżniającej się przez długi czas świetnym stosunkiem ceny do wydajności. Seria 5000 ATI, a de facto już AMD, była pierwszą, która posiadała oficjalne sprzętowe wsparcie bibliotek DirectX 11 i to jeszcze przed debiutem Windowsa 7. Jeśli zagłębimy się w technikalia owej karty, to zdamy sobie sprawę, jak wielkim postępem w dziejach AMD był ich pierwszy 40-nanometrowy układ graficzny. W porównaniu z RV770 dedykowanemu serii 4000, Cypress oferował podwojenie wszystkich najważniejszych jednostek mikroarchitektury, ROPów, wtedy jeszcze nazywanych w skrócie RBE, TMU oraz procesorów strumieniowych, przy zaledwie 30% większej powierzchni rdzenia. Oczywiście nie oznaczało to, że nowa karta AMD jest produktem bez wad. Ciężkie działa przeciwko niej zostały wytoczone zaraz po premierze. Poddawano bowiem wątpliwość sprawność jednostek obliczeniowych czy przepustowość szyny pamięci. Tym niemniej, do końca marca 2010 roku była to najwydajniejsza jednoukładowa karta graficzna dostępna na rynku. Ze szczególnym nastawieniem na wydajność w DirectX 9 i DirectX 10. Premiera GeForce GTX 480 miała miejsce pod koniec marca 2010 roku. Seria HD 5000 na solidną odpowiedź ze strony zielonych musiała czekać aż pół roku. Kiedy jednak do tego doszło, na rynku zawrzało. Układ Fermi GF100 zastępujący GT200 przyniósł kolosalne zmiany w architekturze kart NVIDIA. Zmodyfikowano wszystkie multiprocesory strumieniowe, które od tej chwili miały być w pełni niezależnymi jednostkami GPU. Oczywiście zmian było dużo więcej. Objęły one także pamięć współdzieloną i podręczną, które zazwyczaj w GF100 były pojemniejsze niż w GT200. Urosła rola głównego schedulera o nazwie Giga Fried Engine, który w Fermi pozwalał na sprawniejsze przełączanie się pomiędzy wątkami obliczeniowymi. Swoje zrobiły także liczby. Gabaryty GF100 zamykały się w 550 mm2. To przeogromny rdzeń z ponad 3 miliardami tranzystorów 40-nanometrowej litografii. 480 do rywalizacji z HD 5870 wymagała jedynie 480 jednostek cieniujących, 48 ROPów i 60 TMU, przy zegarze rdzenia w wysokości 700 MHz. Dużym atutem w starciu z AMD była szyna pamięci o wielkości 384 bitów i przepustowości ponad 170 GB na sekundę. Układ Fermi został okryty złą sławą przez odbiegające od stawki pobór energii, a także niewiarygodnie wysokie temperatury panujące pod nakryciem referencyjnym. To dlatego kartę tę częściej wybierali kucharze aniżeli gracze. Chyba nie muszę już wspominać o serii GOTY z GeForce'em, która cieszyła się swego czasu większym zainteresowaniem od kuchennych rewolucji Magdy Gessler. Ale GTX-owi 480 należy oddać jedno. Była to karta z nastawieniem na przyszłość. Jej wydajność tesselacji była niezrównana. Swoje także zrobił Direct Compute, którego później doceniono ze względu na techniki okluzji otoczenia. Kiedy Radeon korzystał z jednego tesselatora, układ Fermi miał na wyposażeniu 16 takich jednostek. A przecież to było podstawą API Microsoftu z numerkiem 11. Obie karty graficzne to wersje MSI Lightning, które zostały specjalnie przygotowane pod kątem ekstremalnego OC. Obie wersje zostały fabrycznie podkręcone przez producenta, ja taktowo nie ruszałem. Pracowały one na fabrycznych zegarach. Na pewno zauważycie wysokie temperatury Radeona. Było to spowodowane tym, że ta karta była często rozbierana i niestety nieco poluźnił się jej układ chłodzenia. Nie wpłynęło to jednak na wyniki obserwowane w grach komputerowych. Czas na testy. Testy rozpocząłem od drugiej odsłony Far Cry'a, w którym do wyboru mamy grę przy dwóch API, bibliotek Microsoftu, DirectX 9 i 10. W obu górą jest GTX 480, tym niemniej. Zdecydowanie większą przewagę notują nad Radeonem w 10, także to API gwarantuje wyższą liczbę klatek na obu kartach. W Battlefieldzie o numerku 3 wyraźnie wydajniejszą kartą jest GTX 480, ale to sprawka multisamplingowego wygładzania krawędzi, które zajmuje całą dostępną pamięć na 1-gigabajtowym Radeonie. Alokacja danych w RAMie spowalnia kartę na tyle, by stwierdzić, że jest ona dwukrotnie słabsza od GeForce'a. Oczywiście nie oznacza to, że w Battlefielda 3 nie pogracie na Radeonie. Wystarczy wybrać mniej agresywną metodę wygładzania krawędzi, by cieszyć się klatkarzem na poziomie od 40 do ponad 50 FPS-ów. Crysis 2 w DirectX 9 i trzecie już zwycięstwo 480. Nie jest ono okupione wybitnie dużą przewagą, ale wygrana to wygrana. Sytuacja nie zmienia się pod bibliotekami 11, co jest dosyć ciekawe. W końcu sztuczna teselacja zaimplementowana w tym tytule powinna przysłowiowo zjadać Radeona. Tak jednak się nie stało.
Metro 2033 z użyciem bibliotek Microsoftu starszego typu jest pierwszym tytułem, w którym górą jest Radeon HD 5870. I to dobitnie odzwierciedla sytuację z 2010 roku, gdzie takich gier było dużo więcej. Niestety dla wszystkich fanów AMD mam złą wiadomość. Chcąc korzystać z zalet teselacji i DirectX 11, lepiej żeby waszym modelem GPU był GTX 480. Wydawać się by mogło, że pod nowszym API wydajność Radeona jest ograniczona przez dostępną pamięć VRAM. Nic bardziej mylnego. Po przełączeniu się na mniej agresywną technikę wygładzania krawędzi, klatki specjalnie nie idą w górę, co jest załączone na obrazku. Testy w starych grach kończymy Counter-Strike'em Global Offensive, który korzysta z silnika Source i bibliotek DirectX 9. Zwycięzcą jest po raz kolejny GTX 480, który zdecydowanie pokonuje w tym szalenie popularnym tytule HD 5870. Tablica podsumowująca wydajność obu kart w starszych grach ujęła także inne gry, które przetestowałem. W Stalkerze i Darcie 3 górą jest wyraźnie 480. W Call of Duty powtarza się sytuacja z Metro 2033, co jest dowodem na to, że wydajność Radeona pod DirectX 9 w wielu przypadkach może być porównywalna z kartą Nvidia. Starcie w nowych grach zaczynamy od Watch Dogs 2 i boom! Spodziewaliście się dużej przewagi GTX 480? Nic bardziej mylnego. W tej grze obie karty idą łeb w łeb, mimo użycia DirectX 11. Jesteś fanem serii Assassin's Creed? Masz kartę z układem Fermi lub starszą od GCN? Mam dla Ciebie złe wieści. W najnowszy tytuł z tej serii nie będziesz w stanie mógł pograć, nawet jeśli obniżysz maksymalnie rozdzielczość gry przy najniższych ustawieniach graficznych. O ile gra w Origins nie jest możliwa, tak już w Rise of the Tomb Raider jak najbardziej. Tu jednak widzimy zdecydowaną wygraną GTX 480. W najnowszej odsłonie Crysisa mamy powtórkę z rozrywki. Na obu kartach da się grać, nawet przy ustawieniach średnich, ale bez wątpienia lepszym wyborem pod kątem czystej wydajności będzie tu GeForce. Wiedźmin 3 Dziki Gon zaskakuje podobnie jak Watch Dogs 2. Mimo że gra jest całkiem nowa i wymagająca względem układu graficznego, HD 5870 prezentuje tu wydajność równą GTX-owi 480. Niestety mamy dla Was także złe wiadomości. Battlefield 1, jak i Mass Effect Andromeda nie uruchamiały się na platformie wyposażonej w kartę z układem Cypress. Problem występował na każdym ze sprawdzonych sterowników graficznych. Posiadaczy Fermi uspokajamy. Obie gry funkcjonują na GTX 480 i to jeszcze jak. Mówi się, że Polak jest mądry po szkodzie, a może użytkownik karty graficznej także. Zobaczcie proszę, jak zmieniała się wydajność bohaterów tej recenzji wraz z upływem czasu. Na początku wszystko wyglądało całkiem podobnie. Pod bibliotekami Microsoftu DirectX 9 karty szły wręcz łeb w łeb. Może nieco wydajniejszą propozycją był GTX 480, ale Radeon wypadał lepiej pod względem opłacalności, ponieważ był tańszy o nawet 500 zł. Natomiast późniejsze rozwinięcie się DirectX 11, obsługa teselatorów, Direct Compute spowodowała, że GTX 480 zaczął wyraźnie wygrywać z jednostką czerwonych. I ktoś, kto kupił w 2010 roku HD 5870 z nastawieniem na przyszłość, mógł się ugryźć w język. Niestety, ale ta karta dosyć szybko pokazała swe słabości i chyba nikt w 2010 roku nie sądził, że technika wysokopoziomowego API z numerem 11 od Microsoftu tak mocno wpłynie na rynek growy. Tak też się stało i można powiedzieć, że wybór GTX 480, chociaż przez wielu w tamtym okresie torpedowany, wręcz wyszydzany ze względu na wysokie temperatury układów referencyjnych i poboru mocy, był całkiem sensowny z punktu widzenia przyszłości. I to jest kwestia wydajności w różnych API. Natomiast należy także zauważyć, że GeForce lepiej sobie radzi z grami ze względu na dłuższe wsparcie sterownikowe.
W tym momencie, ściągając sterownik do GeForce'a, pobieramy go w najnowszej wersji. Chociaż wiadomo, że Fermi nie otrzymuje już wsparcia, nie ma zmian w kwestiach wydajności pomiędzy sterownikiem sprzed roku czy sterownikiem tym. Natomiast pewne jest to, że jednak nie ma problemów z obsługą nowych gier. W przypadku Radeona próbowałem 3 różnych sterowników i niestety nie byłem w stanie uruchomić Battlefielda 1 i Mass Effect Andromeda. Wyskakiwały błędy o wsparciu DirectX 11. Więc proszę zobaczyć, że sterowniki są także bardzo ważnym elementem tego porównania i nie należy ich w tym wszystkim pomijać. Okej, Radeon przetarł pierwsze szlaki, natomiast jak się szybko okazało, nie sprostał on wyzwaniom. Także z powodu 1-gigabajtowej pamięci, prawdopodobnie gdybym dysponował modelem 2-gigabajtowym, ta wydajność chociażby w Battlefield 3 wyglądałaby dużo lepiej. Nie musielibyśmy ciąć tak detali z punktu widzenia dostępnego VRAM-u. Moi kochani, to tyle w tym materiale. Jeżeli macie jakieś pytania dodatkowe, to zadawajcie je. Chyba ten test dał wiele odpowiedzi na dręczące Was pytania. A kolejne porównanie kart z powrotu do przyszłości zbliża się wielkimi krokami, więc oczekujcie na takie materiały. Do zobaczenia. Mówił Lipton.